Cześć, witaj ten piękny deszczowy dzień. Mamy sterdę w vlogu. Dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć co nieco o moim blogu, ale to później. Jak to było z tym moim blogiem? Mój blog powstawał przez wiele lat. Już bardzo dawno temu wymyśliłem sobie domenkę godev, jeżeli dobrze pamiętam, godev.pl. Założyłem to wszystko na WordPressie i problem był taki, że nie było kontentu. Aż do czasu, gdy zetknąłem się z Maciejem Mańcerowiczem i wziąłem udział w jego konkursie Daj się poznać w 2017 roku. I to był taki bodziec, gdzie byłem niejako zmuszony do tworzenia treści, więc tworzyłem te treści, udało mi się spełnić wszystkie warunki. Ostatecznie dostałem się do gali finałowej, nawet prezentację zrobiłem pierwszy raz w życiu, to było też fajne i ciekawe doświadczenie. Natomiast od tamtego czasu cały czas coś tam na tym blogu moim się dzieje, coś tam sobie od czasu do czasu napiszę, wrzucę sobie mój podcastik after.conf, ten vlog ląduje też na blogu, więc można powiedzieć, że ten blog żyje. I miałem taką sytuację, gdy przez miesiąc nie wchodziłem na tego WordPressa, na tą od strony administracyjnej, pojawiły się różne krzaczki, różne komentarze i to mi się bardzo nie spodobało. Wówczas postanowiłem coś z tym zrobić i zrobiłem. Przeniosłem około 60 postów na Jekylla. I od tamtego czasu mój blog jest hostowany przez GitHuba. Korzystam z Gita, żeby po prostu kontrolować to wszystko, tak, całą historię. Posty piszę w głównej mierze, tworząc powiedzmy jakieś templatki w HTML-u, a następnie używając Markdown, więc jestem bardziej zorganizowany, mam większy porządek w tym wszystkim. Jestem zadowolony, ponieważ w zasadzie nikt z zewnątrz nie może mi się tutaj dostać do tej strony. No i co ciekawe, praktycznie hosting SSL-a mam za darmo. Jedynie za co płacę, to za domenę. Z domeną też była ciekawa sytuacja, ponieważ wymyśliłem sobie domenkę, która była zarezerwowana i ustawiłem sobie, z tego co pamiętam, jakieś przypomnienie czy coś takiego, bo wiedziałem, kiedy ta domena wygaśnie. W momencie, kiedy wygasła, szybko ją zarejestrowałem i od tamtego czasu jestem MrDev.pl i posiadam już też swoje logo, które zostało opracowane przy współpracy mojej kolegi Kazika, o którym wspominałem we wcześniejszych vlogach, i Mikołaja, który rysuje karykatury, czyli IT Caricatures. Logo, które możesz zobaczyć, które możecie zobaczyć na końcu tego i wcześniejszych moich vlogów. I właśnie tak wpadł mi do głowy pomysł, że mógłbym coś więcej na temat blogowania popowiadać, ponieważ powiedzmy mam już pewne doświadczenie i potrafię w tym Jekyllu co nieco zrobić.
I robię to bardzo tanio. Tak naprawdę możesz hostować swojego bloga bez żadnej gotówki na GitHubie i mogę to pokazać. I tak się zastanawiam właśnie w tym momencie. Być może to będzie jakiś kolejny vlog na ten temat. No i sam proces mojego tworzenia postów też mógłbym pokazać. Więc na temat blogowania od strony, powiedzmy, technicznej, implementacyjnej, porozmawiamy kiedyś indziej. Ja niestety muszę kończyć, bo mój telefon krzyczy do mnie, że już jest prawie wykończony dzisiaj. Trzeba go podładować. Jest już dość późno też. Więc dzięki za to, że mnie oglądasz. Być może nikt mnie nie ogląda. A jeżeli oglądasz, to możesz dać łapkę w górę, jeżeli Ci się podobało, lub łapkę w dół, jeżeli Ci się nie podoba. Na pewno to będzie jakiś dla mnie feedback. I do zobaczenia jutro. Na razie.